Oczywiście apetyty rosły w miarę jedzenia, tak każdy chciał z nas wrócić z tym medalem, nie udało się. Tak, myślę, że jeżeli już tak odsapniemy, pomyślimy o tym spokojnie, to będziemy się cieszyć z tego, że dla wielu w debiutanckiej imprezie zdobyliśmy czwarte miejsce, jesteśmy czwarte na świecie. Jeśli miałbyście jakieś wątpliwości, to widać po liczbie dziennikarzy. W Pruszkowie było właściwie tam 5-6 redakcji, tutaj jest prawdopodobnie 10 razy więcej. To jest chyba największa miara tego sukcesu, jeśli ktokolwiek by miał wątpliwości. To na pewno, ale myślę, że największą miarą sukcesu jest to, ile fantastycznych, ciepłych wiadomości dostajemy od ludzi. Taka fala ciepła i pozytywnej energii, która płynęła do serwis Polski, to było coś niesamowitego. Do tej pory nie mogę w to uwierzyć. Z tego, co słyszałam, cała Polska gra w piłkę ręczną. I mam nadzieję, że to szaleństwo nie będzie trwało tylko do nowego roku, a ci ludzie zostaną z nami dłużej. Przed mistrzostwami świata? To kim raz muszę? Przed mistrzostwami świata pytaliśmy ciebie i Małgosia o to, czy rywalizujecie, czy współpracujecie. Nie mamy żadnych wątpliwości. To była niesamowita współpraca, fajne uzupełnianie. Gdzie jeśli jednej nie wychodziło, to mimo wszystko druga wchodziła i grała naprawdę znakomicie. Nie, no my się śmiejemy, że to jest coś strasznego. Na każdym zjeździe się przytulamy, mówimy, słodzimy sobie strasznie, a tak naprawdę kocha jest wstrętną zozą. Pozdrawiam, zresztą serdecznie tutaj siedzi, udaje, że mnie nie słyszy. Nie no, prawda jest taka, że kocha jest mój niesamowity motywator i motor napędowy. Jak ja miałam jakąś chwilę zwątpienia, klepała mnie w rękę, mówiła: przestań, możesz, potrafisz. I tego trzeba, tego potrzeba. Nie ma co rywalizować o miejsce, kto wyjdzie pierwszy, kto drugi, kto odbije trzy piłki, a kto cztery. Bo w takim imprezie najważniejsze jest to, że zawsze któraś z nas odbijała. I myślę, że też tymi naszymi interwencjami sprawiłyśmy wiele radości sobie i kibicom.